Cześć, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale jest już naprawdę późno. Mamy dzisiaj 15, sierp... 15 sierpnia, a właściwie za chwilę 16 sierpnia, czyli zakończenie sezonu, drugiego sezonu rankingówek. Ja stwierdziłem, że zrobię takie podsumowanie i teraz wieczorem nagram podsumowanie, opowiem o tym, jak skończyłem, na jakiej randze i tym podobne. A rano po prostu dogram do tego OpenX skrzynki. A mianowicie, jak pewnie widzicie, skończyłem na stopniu 10, czyli to pozwoliło mi zakwalifikować. Dostałem dzięki temu 10 punktów kwalifikacyjnych, i dzięki temu zakwalifikowałem się do ligi trzeciej. Mam dokładnie na ten moment, czyli 20 minut przed zakończeniem sezonu, mam 11 166 miejsce, jeśli chodzi o. Ranking taki ogólny Liga trzecia, no i nagrody, 1200 obligacji Tutaj jakaś taka odznaka Obok że żeby była yy, To wreszcie będę miał jakąś Aczkolwiek nie zależało mi na tym jakoś bardzo No i tutaj kamuflaż Tak jak mówię, te nagrody nagram osobno yy, Rano o, sorry za telefon Postaram się podsumować mniej więcej ilu mi się obligacji zebrać przez ten cały okres yy, A na razie tak no jak mówię skończyłem na randze 10 nie powiem, że z małymi przygodami, ponieważ ja zacząłem chyba 5 dni przed zakończeniem sezonu albo 6 dni. Że gdybym zaczął dużo wcześniej, to myślę, że mógłbym się piąć po te najwyższe może o 15 to nie, bo tam rzeczywiście wyjada sami wyjadacze e, grają, ale nie wiem, taką 13 myślę, że mógłbym próbować zdobyć. No niestety później zacząłem grać z powodu e, problemów w Kompatybilności wota z moim komputerem. Nie mogłem po prostu grać, nie byłem w stanie, więc zacząłem dużo później i w ciągu no, 6, 5, może 7 dni udało mi się wbić dziesiątą rangę. Pierwszego dnia chyba dobiłem do piątej, drugiego dnia dobiłem do dziewiątej czy tam coś koło tego. I przed wczoraj jeszcze miałem dziewiątą rangę. Wczoraj spadłem do szóstej rangi i dwóch szewronów, no i dzisiaj się spiąłem. I że tak powiem, yy, udało mi się wbić dziesiątą. Tak jak mówię, nagrody nagram jutro i widzimy się za chwilę. Niestety nie nagrałem tego następnego dnia od poprzedniej części, bo zapomniałem, że te nagrody są dopiero przyznawane około dwa tygodnie po zakończeniu sezonu. Tak więc ten materiał u mnie leżał, leżał i leżał i czekał, aż w końcu się doczekał, ponieważ dzisiaj wszedłem do wota no i taki screen mnie zastał. Rezultaty sezonu drugiego No i tutaj oczywiście mamy tak Średni Zdobywalność szewronu na bitwę Średnie uszkodzenia za... Nie przepraszam, nie uszkodzenia, doświadczenie za bitwę Punkty zdobyte No i miejsce w rankingu Ja zająłem 11230 Co uważam za całkiem fajny wynik Dzięki temu udało mi się uzyskać trzecią ligę No i co w takiej trzeciej lidze się Dostaje Oczywiście znaczek oboknika. Takie dwie szabelki z dwójką y, brązowe. Później mówimy, co się dostaje jeszcze w innych ligach. Jakiś tam. Y, to jest kamuflaż 1250 obligacji czyli całkiem sporo miejsce w garażu 5 rezerw osobistych no i w tej skrzynce takiej, co tam jest na stronie jest Dzień Premium i 500 golda uważam, że całkiem spoko nagrody tutaj jeszcze przy Was wezmę, sobie zrobię o, dam sobie taki znaczek no i przejdźmy jeszcze do nagród I z innych lig To za trzecią ligę już wiecie, tak jak powiedziałem kamuflaż 1250 obligacji, takie odznaczenie brązowe, skrzynka w której oczywiście jest 500 golda, dzień premium Dzień premium, miejsce w garażu i 5 rezerw osobistych Dodatkowo w drugiej lice 2000 obligacji Srebrna odznaka z, ty, z tymi mieczynk, mieczykami Kamuflaż 1000 zł, 7 dni premki, co jest naprawdę już bardzo dużo, i 5 rezerw osobistych, i za pierwszą ligę 4000 obligacji, taką odznakę żółto-czerwoną, która naprawdę rzuca się w oczy. Kamuflaż 2000 zł, to jest naprawdę bardzo dużo, bo to jest więcej niż wygrana za nie jeden turniej, ponieważ standardowo za te cotygodniowe turnieje w wotoskie jest chyba 1200 za pierwsze miejsce Tu mamy 2000zł, 7 gipremki I 10 rezerw osobistych, 50% kredytów przez 2 godziny Więc naprawdę nagrody z, uważam, że są bardzo fajne Tutaj zobaczcie jak se wyglądają te kamuflaże, to jest Za pierwszą ligę, za drugą, za trzecią, one się chyba Nie, różnią się, że tutaj W trzeciej lidze nie ma takich brązowych, że tak powiem elementów, no i oczywiście z boku są inne inne odznaczenia Mówiłem jeszcze, że podsumuję ile mniej więcej obligacji udało mi się dostać tak więc za same rangi bez żadnych bonusów bez, med bez doliczania medali za bitwę i tym podobne tylko te nagrody tutaj za rangi zadałem się do 10 rangi udało mi się zdobyć 3350 obligacji plus dodatkowo te 1250. Ogólnie za całe to, całe, że tak powiem, przejście do 15 rangi, czyli do ostatniej, można było 3350 obligacji plus do tego te 4000 za pierwszą ligę, czyli 7000 ponad obligacji można było dostać. I jeszcze pewnie wielu z Was zastanawia się, czemu w drugiej lidze jest 7 dni i w pierwszej lidze jest 7 dni. A nie na przykład 1 dzień, 3 dni, 7 dni. A mianowicie dlatego, podejrzewam, że dlatego, żeby w ogóle dostać się do drugiej ligi, trzeba było mieć też 15 rangę, czyli tą ostatnią. Czyli tak naprawdę osoby z 15 rangą były i w pierwszej, i w drugiej lidze. Drugiej lidze. Z 14 rangą nie było szans, chyba nie było osoby, która dostała się do drugiej ligi. Więc dlatego po prostu, że... Właściwie tutaj decydowały ten procent dostawalności Chevronu za bitwę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam wszystkie nagrody. Ogólnie pokrótce omówiłem to, podsumowanie drugiego sezonu, rankingówek. Pochwalcie się w komentarzach swoimi nagrodami, którą WY rangę zdobyliście, którą ligę. I ja jestem naprawdę ciekawy, co przygotuje dla nas WG w trzecim sezonie. Dodatkowo pracuję już. Tak, chyba wspominałem nad materiałem, jak zdobywać te szewrony. On pojawi się, nie wiem, tydzień, dwa, zobaczymy jeszcze. Na razie jestem na etapie pisania scenariusza, aczkolwiek jakiś pomysł w głowie już y, mam. I z mojej strony to chyba byłoby na tyle. W opisie i na ekranie macie e-mail, na którym możecie wysłać swoje powtórki, randomowe, klanowe, jakieś faile, epickie akcje. Y, zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!